Dzisiaj szybka recenzja wolnego dozymetru. Na początek zagadka. Znajdź dozymetr. Pierwsze, co zobaczyłem, gdy to rozpakowywałem, to właśnie ten charakterystyczny wygląd przypominający pilota od telewizora. Sam dozymetr prezentuje się następująco. Mamy tutaj jedynie dwa przyciski z przodu i dwa podzakresy, funkcja pomiar i szukanie. No i włącz, wyłącz. Zasilanie, jakie tu mamy, to cztery paluszki duże. W ten sposób się to prezentuje. Natomiast o co chodzi z wolnym dozymetrem? Chodzą takie legendy, że dozymetr włącza się 3 minuty. I jest to prawda. Po włączeniu cała skala leci od góry na sam dół. I teraz sobie zobaczcie, ile to trwa. To musi jakby się przekalibrować, wszystko przelecieć z góry do dołu. No i widać, że to sobie leci w dół na poszukiwaniu. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda na pomiarze. Jest różnica? No jest różnica. W tej konfiguracji, w tej opcji, całe przejście to trwa od 3 do 4 minut. Więc, że tak powiem, jest to masochizm. Dlatego sobie wróćmy od początku. Niech to sobie przeleci dokładnie. Sam dozymetr ma tylko głośniczek, tutaj taki mały. Nazywa się Polesie 26K86. Czyli po białorusku, po lesie, no to wiadomo, tam miejsce, gdzie była ta katastrofa, awaria w Czarnobylu, taka kraina geograficzna, no i data 26 kwietnia 1986 roku. Jest to jeden z tych czarnobylskich dozymetrów, które były produkowane jakby dla ludności cywilnej w okolicach miejsca awarii. Tutaj widać, że chyba chodziło głównie o Białoruś, chociaż reszta jest tutaj po rosyjsku. Co jest w nim ciekawe? Jest na pewno to, że jest ta skala rysowana. Na zaznaczeniu pomiar mamy od 0,06 do 1,2 mikrosiwerta, a na poszukiwaniu od połówki do 12 mikrosiwertów. Skala wygląda następująco. Mamy diodę LED, która sobie świeci. W środku mam dwie tuby SBM20 z jednej i z drugiej strony. Jako że tuby są owinięte ołowiem, nie nadają się do poszukiwania na przykład szkła uranowego. Nie nadają się także za bardzo do poszukiwania ceramiki uranowej. Co słychać? Chodziło głównie o to, żeby ludzie badali sobie nimi jedzenie, ziemię, po deszczach zwłaszcza, ponieważ był taki temat dosyć gorący w latach 90. na początku, tam w okolicach strefy. No więc ludzie musieli jakby czuć się bezpiecznie. Także wypuszczono takich liczników bardzo dużo. Miał być tanie w budowie. No i jak widać, tu nie ma wyświetlacza nawet, więc to musiał być naprawdę tani. Proste w obsłudze. Mamy dwa przyciski. Suwaki, tak w zasadzie nawet nie przyciski. No i bardzo łatwa do odczytania skala. Zielone jest ok, żółte, no to należy podjąć jakąś tam uwagę, zwrócić uwagę, że coś jest trochę zawyżone, no i czerwone to już jest, powiedzmy, niebezpieczne. Jako że on reaguje tylko na promieniowanie gamma, to raczej to twarde, musimy mu zaserwować coś trochę mocniejszego. Po osiągnięciu literki P na górze trzeba zmienić podzakres. To sobie teraz będzie spadało w dół. Kamyczki powinny wskazać od 5,5 do 6. No więc w zasadzie dobrze pokazuje nam. Sprawdzałem przed chwilą jeszcze Terru i Polaronem. No jak widać, ten podzakres nie jest jakiś zbyt dokładny, tak? Tak jak tu widać. Tu mamy
co pół, potem już co jeden, potem co 2,5, potem to już w ogóle od 7,5 do 12 mikrosiwertów. Jak to się ma z wielkością? Poza tym, że mówię, jest jak pilot od telewizora, jest wielki ten licznik. Na przykład możemy z ostatnio prezentowanym tutaj na kanale Irgo porównać, no to jest, no jest ta różnica. Z Polaronem jest co prawda nie tak gruby, za to jest znacznie dłuższy. A jakby to porównać z naszą współczesną Terrą, najpopularniejszym chyba licznikiem ostatnio, albo najtańszym, na przykład na wycieczkach do Czarnobyla, no to mamy niemal dwukrotność. Jest co prawda tak samo gruby, ale dwa razy dłuższy. No jest to specyficzna ciekawostka, powiedzmy, głównie dla kolekcjonerów, zwłaszcza, że to jest po białorusku napisane. Mam tutaj w nazwie datę awarii, przeznaczenie jest czarnobylskie, łatwe w obsłudze, no i taki dosyć nietypowy sprzęt. Myślę, że jako ciekawostka jest fajna. Widziałem, że jest sprzedawana od 100, to bardzo rzadko, tak do 200, nawet 300 zł. Tu mówię o aukcjach niewystawionych, tylko już zakończonych, że ktoś kupił. Mi się udało dzięki fanowi, dzięki za cynk w ogóle, dorwać to za 150 zł. Cena myślę jeszcze taka akceptowalna za taki relikt. Co sądzicie o czymś takim? Jako ciekawostka. No, użyteczność to jest taka, powiedzmy, średnia. Oczywiście, jeżeli ktoś chce sobie coś sprawdzić i naprawdę jedzie do Czarnobyla, no to tam mu się gdzieś tam przyda, bo tło jest, powiedzmy, tak jak w Polsce, ale gdzieś tam w Prypeci czy w wioskach może się natknąć właśnie na tego typu mniej więcej promieniowanie, czyli około 1 mikrosiwerta albo wyższego, jeżeli wie gdzie poszukać. Z tego odcinka to byłoby na tyle, tak jak mówiłem, szybka recenzja poniżej 10 minut. Taka ciekawostka z lat 90. Związek Radziecki, czas awarii w Czarnobylu i pomysłowość radzieckich konstruktorów. Trzymajcie się. Cześć.